24 pytania. Rozmowa poranka. A odpowiadać na te pytania będzie pani Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wczoraj burzliwa debata odbyła się w Sejmie na temat, co prawda, zmian w kodeksie, ale chodzi tak naprawdę o przypadki pedofilii w kościele. No i wasi posłowie twierdzą, że PiS w jakiś tam sposób z tego powodu, że uczynił taki silny sojusz tronu z kościołem, jak to się mówi, czyli partii, czyli państwa z kościołem, no jest współwinny temu zjawisku. Znaczy, nie było powiedziane, że współwinny, ale na pewno był podkreślony ten sojusz. Ale zacznijmy od początku. Wczoraj w Sejmie pojawiła się ustawa, bardzo duża ustawa dotycząca zmian kodeksowych. Dotycząca zmian kodeksowych w wielu obszarach naszego życia. Zaostrzania kar, określania sposobu karania, wydłużania kar w wielu obszarach. No, i są tam dwa punkty dotyczące rzeczywiście wydłużenia, zwiększenia kar za pedofilię. I nikt w Polsce, chyba nie ma osoby w Polsce, która by mówiła, że nie należy robić takiego prawa, żeby osoby, które popełniają te czyny, były bezwzględnie karane, żeby ta kara była nieuchronna. Ale to jest poważna ustawa. Trafia do Sejmu natychmiast. Marszałek robi wyjątek. W regulaminie Sejmu jest, że wszystkie ustawy kodeksowe powinny rozpatrywane być po 14 dniach od dnia złożenia, żeby posłowie mogli się zapoznać, żeby mogli zapytać swoich ekspertów, żeby mogli konsultować. Nie ma nic takiego pilnego, bo przecież mamy w Polsce prawo, które obowiązuje i pozwala ścigać po pedofilii, pozwala ich karać, pozwala bronić ofiary pedofilii. Więc nie widzieliśmy powodu, żeby to było tak szybko robione. Ja rozumiem, że jest kampania wyborcza i Prawo i Sprawiedliwość chciało bardzo mocno podkreślić, jak jest tutaj stanowcze. Ale mamy prawo, może kary są niższe, ale karę wprowadziliśmy prawo, że ścigany gwałt jest z urzędu w każdym przypadku. Że osoby, które przeżyły tą traumę, są przesłuchiwane i śledztwo jest prowadzone tak w sytuacji dla niej przyjaznej, żeby ta trauma się nie zwiększała. Że wprowadziliśmy, że osoby, które są skazane na pedofilię, nie mogą pracować z dziećmi. I to jest zadanie dla tych osób, które zatrudniają osoby, które mają kontakt z dziećmi, że muszą bezwzględnie sprawdzić w rejestrze zastrzeżonym, czy to wszystko jest. Więc nie wiem, po co wczoraj była taka na siłę próba wprowadzenia dużej ustawy. No, ale jeżeli my poważną ustawę robimy znowu 24 godziny wbrew regulaminowi Sejmu, to proszę powiedzieć mi, co takiego się stało, że nie możemy tego zrobić normalnie, zgodnie z prawem i przygotować i zrobić punkt po punkcie to przyszłym. No ale pani marszałek, mam wrażenie, że to opozycja wezwała partię rządzącą, obóz rządzący do tego, żeby coś zrobił z tą sprawą. Ale, no więc zrobili. No dobrze, ale są sprawy, jest prokuratora. Wiemy, nawet z tego filmu, wiemy o wielu przypadkach. Na pewno są źródła, gdzie wiedzą, gdzie były te przypadki. Wystarczy, żeby prokuratura w tym momencie, niezależnie od tego, że prawo będzie tworzone, zajęła się tym. No ale prokuratura ogłosiła, że się zajmie, ale jakoś nie... Nie zajmuje. Ale nie, przede wszystkim nie ucichły oskarżenia pod adresem PiS-u, że nic nie robi. Nie słyszeliśmy w ostatnich miesiącach, żeby cokolwiek, przecież pamiętamy konferencję Episkopatu Polski w sprawie pedofilii w Kościele, gdzie podano te przypadki, które znane były Kościołowi, które były sprawdzone. Czy coś się w tej sprawie stało? Nie. Ważne jest, żeby Polacy mieli poczucie, że każda osoba, która dopuściła się takiego czynu, niezależnie skąd jest, kim jest, była bezwzględnie karana. I to jest potrzebne. Ja rozumiem, że wczoraj Prawo i Sprawiedliwość musiało pokazać, że jest bardzo surowe, silne. Tak, tylko z tego ani jeden pedofil nie został ukarany. Prawo jest, tylko trzeba po prostu, no, prokuratura musi wzmożyć działania. I ja wierzę, że po tym filmie, po tym, o czym rozmawiają Polacy w domach, po tym, co czytamy w gazetach, co słyszymy we wszystkich radiach, bo to stał się bardzo nośny temat, bo każdy zaczyna sobie przypominać swoje życie, życie swoich kolegów, myśli o życiu swoich dzieci. Każdy myśli o tym, czy ten zły dotyk, niezależnie gdzie, czy w kościele, czy gdzie indziej, nie miał miejsca. Pani mówi tak, a pani koledzy mówią PiS i tak się spóźnił ze swoimi działaniami, bo najpierw myśmy złożyli wniosek o to, żeby te przestępstwa nie ulegały przedawnieniu i dopiero oni wystąpili to znaczy, ze swoimi. To prawda, no to o co chodzi? W tej poprzedniej ustawie, która obowiązuje, wprowadziliśmy,
że te przestępstwa zostaną, karanie wydłużone było do 20 lat, zdaje się. Rozumiem, że po obejrzeniu tego filmu, po zobaczeniu o tym, co się dzieje, doszliśmy do wniosku, że należy to rzeczywiście ten czas wydłużyć, bo wiele ofiar dopiero w wieku dojrzałym ma śmiałość, siłę wewnętrzną, żeby o tym mówić. I złożyliśmy tę ustawę. Ta ustawa, ponieważ też jest kodeksowa, musi czekać te 14 dni. Naprawdę, ściganie się na ustawy nie pomoże rozwiązać tego problemu. A rzeczywiście, ja wiem, że ta dyskusja z Prawem i Sprawiedliwością jest bardzo trudna, kiedy pamiętamy wypowiedzi pana posła Piotrowicza, kiedy słuchamy wypowiedzi wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet kandydatów do Europarlamentu, którzy tak chcą wymazać, że coś takiego ma miejsce, że mówią rzeczy niedorzeczne. Ale konkretnie jakie ma pani zarzuty? No jeżeli mówi się na przykład, pan profesor Legutko, w końcu profesor, mówi, że pedofilia, no to jest jakiś rodzaj homoseksualizmu z chłopcami. Przecież to dotyczy i chłopców, i dziewczynek. To dotyczy dzieci, więc nie on możemy mówił, że po prostu większość tych przypadków dotyczyła chłopców. Znakomita większość i tak rzeczywiście jest. To znaczy, nie wiem, czy jest taka znikomita, bo jak czytamy, wiem, że wiele kobiet, dziewczynek zostało w ten sposób skrzywdzone. Naprawdę, pedofilia jest czymś innym i to jest pedofilia. I nie ma tu na to żadnego usprawiedliwienia, ponieważ to jest coś innego. Pedofilia to pedofilia. No to jest oczywiste, tylko dlatego może chodzi o to. Ale szukajmy wroga. Takie rzeczy. No właśnie, nie szukajmy problemu tam, gdzie go nie ma, tylko starajmy się skupić na tym, który jest. Niech pani powie, bo atakujecie trochę PiS z tego powodu, ale okazuje się, że również i Wiosna Biedronia znalazła się na celowniku pana kolegów. Oskarżyli oni właśnie pana Biedronia o to, że nie zajął się należycie sprawą pedofilską, która była w Słupsku. Chodziło o instruktora tańca, który był podejrzewany właśnie o te przypadki pedofilii i powiedzieli, że Biedroń nie zajął się tym, a on na to powiedział, a właściwie pani Sylwia Spurek, że poda was do sądu w trybie wyborczym. To pan Robert Biedroń powiedział, że miał taki przypadek u siebie, kiedy był prezydentem Słupska i że zajął się tym przypadkiem. To on to powiedział, tak? To on powiedział, że było. Właśnie. Ale okazało się, że nic nie zrobił. To nie my go zaatakowaliśmy, tylko on powiedział nieprawdę. No, jeżeli ktoś staje tak mocno w tej sprawie i mówi, zrobiłem to i to i to, no to musiał to zrobić. Jeżeli nie zrobił, to znaczy, że oszukuje, a po co to robi? Tutaj... O tej sprawie dowiedzieliśmy się od niego, tak? To on o tym mówił, opowiada. No tak, no ale jeżeli on mówi, że osoba została odsunięta od pracy, rozwiązana z nią umowa o pracę, sprawę do że zostały wszczęte konkretne procedury wyjaśniające, że zwrócił się do prokuratury o udostępnienie akt, tak żeby ta procedura wyjaśniająca była jak najbardziej rzetelna, no tak więc powinno dużo być. Zrobił. No tak powinno być, no. Tylko prokuratura powiedziała, że to nie miało miejsca, więc komu wierzyć? Nie, prokuratura powiedziała, że nie miało miejsca zgłoszenie no właśnie. Przestępstwa. No tak, właśnie. Ze strony magistratu. No właśnie. No właśnie. To skoro było, to dlaczego pan wyjątkowo wyczulony na te sprawy nie zrobił tego? Ale czy to nie jest trochę tak, że korzystacie z okazji, żeby uderzyć w Wiosnę, dlatego że was podszczypuje wyborczo? To nie ja mówił, to nie my mówiliśmy, że coś zrobiliśmy, to mówił pan Biedroń. No, albo się coś robi, albo nie. Przecież nie musiał tego mówić, nie musiał o tym rozmawiać. No dobrze, czy ta sprawa pedofilii to będzie element kampanii wyborczej już do samych wyborów? Długo to już nie zostało czasu, w tym tydzień. Już właściwie jesteśmy na finiszu wyborów, tak. A ja sądzę, że ta debata, ta dyskusja w polskich domach, w mediach będzie się toczyła. Bo nagle ludzie sobie uświadomili, że może sami czasami nie widzieli tego, co się wokół nich dzieje. No to każdy ma dziecko, każdy zaczyna myśleć o swoim dziecku, zaczyna sobie przypominać swoją młodość i każdy zastanawia się, że coś takiego złego się wydarzyło i że to zło, co się wydarzyło, było zatajane. I to jest chyba najgorsze, bo złe rzeczy na świecie się zdarzają, ale najgorzej, jak to jest zamiatane przez dywan i czasami przez osoby wyjątkowo zaufania publicznego, od których spodziewamy się, że oni zawsze dadzą wsparcie i pomoc. I chyba to jest dla ludzi tak bardzo bolesne, niezależnie od ich przekonań czy wiary. Ktoś, do kogo ma się bardzo duże zaufanie i taką wiarę, że tutaj to zaufanie zawiódł. Nie, no to jest oczywiste, to jest poza sporem. Tylko pytanie, czy państwo zamierzacie jakby skleić PiS z tą całą aferą? Jeżeli wasi posłowie mówią, że jeżeli ktoś ma plakat na płocie kościelnym, to jest
współodpowiedzialny za ukrywanie pedofilii? W Polsce nie można prowadzić kampanii wyborczej ani w miejscach kultury religijnego, ani w szkołach. No ale na płocie można nakleić plakat? Raczej nie można. Wydaje mi się, raczej, że raczej czy na pewno? Żeby powiesić plakat... Trzeba mieć zgodę właściciela posesji. Czyli księdza. I zapewniam panią, że nie ma ani jednej parafii w Polsce, gdzie mógłby zawisnąć jakikolwiek inny plakat niż Prawa i Sprawiedliwości. Ale czy jeżeli te plakaty PiS-u wiszą, to znaczy, że oni są współwinni za ukrywanie pedofilii? Ja zawsze będę tutaj stawiała, poczytajmy wypowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości stających w obronie Kościoła. Nawet może nie Kościoła, poszczególnych księży biskupów. I ja ciągle przypominam znaną wszystkim, bardzo bolesną wypowiedź pana posła Piotrowicza, który jest szefem bardzo ważnej komisji, Komisji Sprawiedliwości w Sejmie, komisji, gdzie tworzy się prawo. To ono ma wielki wpływ na to, jakie prawo będzie tworzone, w jakim tempie, jak będzie wyglądała dyskusja. Więc proszę się nie dziwić, że my nie mamy zaufania. No ale nie macie zaufania, że co, że zostanie na przykład uchwalony ten projekt PiS-u, ten projekt rządowy dotyczący podwyższenia kar, dlatego że komisją ale kieruje pan ten Piotrowicz? Ten projekt zostanie uchwalony, tylko no z powodu tego projektu ta ustawa nie rozwiązuje żadnego z problemów, który mamy w Polsce dotyczący pedofilii. Bo trzeba po prostu naprawdę w tej chwili przejrzeć wszystkie sprawy, zrobić... I nawet mówi już o tym Kościół, że ale trzeba zrobić komisję. Ale jaka jest w tym rola ministra, szefa Komisji Sprawiedliwości? Jeżeli szef komisji akceptował i uważał, że sprawa, która była na Podkarpaciu, to jest żadna sprawa, to znaczy, że on tak uważa. To jak on może tworzyć prawo przeciwko pedofiliom, skoro uważa, że tam się nic złego nie stało? No mimo wszystko. Nie, ja uważam, a poza tym chciałam powiedzieć, że komisji może tylko blokować, nie wiem, ustawę, albo nie blokować. Bardzo, pani powiedziała, że na pewno to prawo zostanie uchwalone. Ale ta ustawa wprowadzona poza regulaminem Sejmu, wbrew regulaminu Sejmu, w wyjątkowy sposób, bardzo szybko, nie rozwiąże ani jednego problemu, bo w tej chwili jest ustawa i prawo, która karze pedofilów. To w takim razie co rozwiąże? To pani, nic, pani... ta ustawa nic nie rozwiąże. Dobrze, ale to pani marszałek, jakie działania powinny być podjęte, żeby rozwiązać ten problem? Prokuratura powinna się zabrać do działania. No to... Ma coraz więcej informacji. Powinna te informacje, które są, nie lekceważyć, tylko sprawdzić je dokładnie. Dobrze, to prokuratura. I wtedy... To co ma do rzeczy poseł Piotrowicz? Nie należy do prokuratury. No, ale był jest prokuratorem. I powinna to zrobić prokuratura. Powinna. Pani mówi, co zrobić. Powinna powstać jednak wspólna komisja, gdzie się stara znaleźć rozwiązanie. I znajdzie wspólna także... komisja kogo z kim? Ja sądzę, że tutaj nie da rady zrobić się takiej komisji bez Kościoła, bo Kościół powinien tutaj być no ja myślę, bardzo, bo przecież bardzo... trudno, żeby wyjaśniać coś w Kościele bez udziału Kościoła. Ale także muszą być osoby świeckie, dlatego że ta sprawa nie dotyczy tylko Kościoła, ale dotyczy nas wszystkich. Kto powinien powołać taką komisję? Dobrze by było, żeby to było na mocy wspólnego porozumienia. Bywało w wielu ale krajach kogo Europy. Ale kogo z kim? Rządu z Rządu, episkopatem? Sejmu z episkopatem? Jak, powinno coś takiego powstać. Trzeba się zastanowić, jak to zrobić, bo powinna być bardzo taka komisja. Były kraje w Europie i na świecie, gdzie były te problemy. Powstawały takie komisje. Było to bardzo trudne, ale udało się nad tym problemem zapanować, bo ważne po prostu, żeby przywrócić raz, że dać zadośćuczynienie tym osobom, które zostały pokrzywdzone, żeby one poczuły, że my się z nimi solidaryzujemy i że mają nasze wsparcie i jakaś pomoc dla nich jest konieczna. Z drugiej strony musimy mieć pewność, że osób, które są pedofilami czy ukrywają to. Nie ma w naszym najbliższym otoczeniu, bo chcę mieć zaufanie do instytucji. I to jest bardzo trudne i na pewno łatwo to nie nastąpi, ale nie ma innego wyjścia. Jasne. Może ten temat, który jest bardzo bolesny, zakończmy i chciałam panią spytać, bo w sobotę 18 maja będzie Marsz Koalicji Europejskiej. Pod jakim hasłem się będzie odbywał? No to jest kolejny nasz marsz. Zawsze w maju jest taka tradycja, że spotykamy się, przyjeżdżają ludzie z całej Polski. I ten marsz w tym roku to jest Polska, Marsz Polska w Europie, bo są wybory europejskie. Otwarty, optymistyczny marsz. Mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo wiele osób. Które podobno mają, Donald Tusk ma nawet przyjechać. Podobno ma być. Także będzie wiele osób. Mam nadzieję, że jeżdżąc po Polsce, ludzie mówią, że przyjeżdżają.
Chcemy zobaczyć, ile jest osób, czy poczuć się w grupie, w społeczności ludzi, którzy mają takie same poglądy na Polskę, na Europę. Pokazać taką swoją solidarność i bardzo dużo optymizmu i radości. To chyba PiS będziecie musieli zaprosić, bo oni twierdzą, że Polska jest sercem Europy i że oni są jak najbardziej za tym. No zobaczymy, jak będzie. Zaproszenia dla prezesa PiSu proszę wystosować. Nie ma zaproszeń, każdy kto chce przychodzi, ale, no, pani, ale wiemy o tym, że był czas, ja to mamy 3 lata, już za chwilę będzie 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, a dopiero od kilku miesięcy, właściwie jak rozpoczęła się kampania, na nowo wróciły flagi unijne do urzędów. No więc bardzo bym chciała, żeby Prawo i Sprawiedliwość naprawdę uważała, że Europa jest dla nas ważna, ale uważała to naprawdę i że powinniśmy współpracować, a nie tylko na potrzeby kampanii. Mówi się, to znaczy już pojawiły się takie pierwsze komentarze, że jeżeli Donald Tusk pojawi się na tym marszu, to może oznaczać, sugerować, że jednak nie będzie budowy nowej siły politycznej. Przy okazji 4 czerwca, jak pani pamięta, były takie spekulacje, że Donald Tusk ogłosi budowę nowej siły politycznej. Spekulacji było bardzo dużo. To, że chcemy i polscy samorządowcy chcą uczcić 4 czerwca, bo to jest taki dobry sygnał, żeby obudzić, żeby ludzie się znowu przypomnieli, jak to było kiedyś, żebyśmy spróbowali zbudować taką naszą solidarność. Ja uważam, że to jest świetny pomysł i z niecierpliwością czekam na ten dzień 4 czerwca. Ale ciągłe są spekulacje, że Donald Tusk coś założy, stworzy nowego. Jesteśmy w czasie kampanii wyborczej, jest Koalicja Obywatelska, coś europejska, coś wyjątkowego. Udało się, to jest rzadkość, żeby udało się połączyć tak różne ugrupowania, znaleźć wspólne cele, żeby przedstawiciele różnych partii mogli stanąć obok siebie i powiedzieć tak, razem chcemy zrobić to, to i to. To jest wielki sukces i wydaje mi się, że w tym momencie mówię, że ma powstać coś nowego. To są takie spekulacje, jakby ktoś chciał podważyć naszą wiarę w to, że ten projekt, który jest ta koalicja europejska się uda. Tydzień temu w tym studiu był pan poseł, europoseł Grzyb z PSL-u i z rozmowy no, odnosiłam wrażenie, że jednak ta koalicja europejska nie jest najwygodniejszym miejscem dla PSL-u. Ta koalicja europejska jest trudna dla wszystkich ugrupowań, bo każde musiało w jakiś sposób się posunąć, czy z czegoś zrezygnować. No bo same układanie list było bardzo trudne, bo trzeba było zrealizować oczekiwania wielu podmiotów, nie tylko jednego, ale to jest taka nauka kompromisu i współpracy i moim zdaniem bardzo dobrze rokuje. Mimo tego, że czasami jest trudno, ale jeżeli ten projekt się powiedzie i zdobędziemy wszyscy do siebie w tym projekcie zaufanie, to bardzo optymistycznie patrzę w przyszłość. A ostatnio przyjęliście nowe ugrupowania, w tym europejskich demokratów, a tak naprawdę europejscy demokraci to są ludzie, którzy zostali wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej. Nie, to jest trochę większe ugrupowanie, bo przecież tam jest pani Bińczycka, która jest szefową i ona nigdy nie działała w strukturach Platformy, jest szefową tego. Są różni ludzie, których drogi były różne, ale znaleźliśmy ten wspólny cel i to bardzo mnie cieszy. No jest między innymi Jacek Protasiewicz, o którym wiadomo, że jego niechęć, a właściwie obopólna niechęć między nim a Grzegorzem Schetyną, liderem Platformy Obywatelskiej, jest ogromna. Ale czy już została zakopana? Powiem pani, animozje personalne to jest trochę za mało. Polityka to jest coś więcej i nasza odpowiedzialność za to, co robimy, jest większa. My się nie musimy kochać, nie musimy się nawet lubić, ale musimy potrafić ze sobą współpracować. No tak, to jest bardzo szczytne, tylko do tej pory animozje personalne brały górę. Ale uczymy się. Uczymy się na błędach, tak? Zawsze. Czyli co? Czyli jest powrót do jakiejś przynajmniej współpracy między panem Protasiewiczem, Kamińskim. Jest współpraca, skoro to ugrupowanie weszło do koalicji, to razem współpracujemy. Razem działamy w tych wyborach i mam nadzieję, że będziemy działać przy następnych tak, też. Tak, ale pamiętamy też, że przy okazji układania list wyborczych pomysł, żeby na przykład pan Protasiewicz znalazł się na liście wyborczej z puli PSL-u, zostały zablokowane przez Grzegorza Schetynę. Że układanie list było bardzo trudne, ale ułożyliśmy listy i mamy bardzo dobre listy. Także na pewno jest wiele osób niezadowolonych, bo ich oczekiwania były większe. Ale to jest cena za to, że udało się zrobić taką wielką koalicję. A niech mi pani powie tak, czy pani uważa, że ta koalicja przetrwa wybory europejskie? Bardzo bym chciała, żeby ta chęć współpracy przetrwała. Te wybory będą sprawdzianem. Będą sprawdzianem, czy zdobędziemy większe zaufanie do siebie. Bo patrząc, jak prowadzona jest kampania, widzę, że wszyscy współpracują. Mimo różnica współpraca
prowadzeniu kampanii jest bardzo dobra. I jestem przekonana, że przygotowując się do wyborów parlamentarnych, będziemy mogli także zaoferować szeroką formułę. A jeżeli przegracie choćby o włos z PiS-em, czyli ze Zjednoczoną Prawicą, to ta formuła przetrwa czy nie? Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów. Ja wierzę, że jednak nie przegramy tych wyborów, bo coś takiego pozytywnego. Znaczy Polacy powiedzieli, że chcą iść na wybory i to mnie bardzo cieszy, że jednak wybory samorządowe pokazały, że głos każdego z Polaków ma duże znaczenie i chcą iść na te wybory, więc spodziewam się dobrego wyniku koalicji. I ponieważ wierzę w zwycięstwo w następne wybory, wiedząc, że mogą być różne scenariusze, na razie myślę o tych pozytywnych. No to jest oczywiście prawda. Wiadomo, że najlepiej rozmyślać o tych pozytywnych, ale sondaże ciągle dają jednak przewagę kilkupunktową Prawo i Sprawiedliwości. Te sondaże pokazują tak naprawdę remis, absolutny remis. I zresztą jak się rozmawia, widać, że Polska jest tak pociągnięta, że jest remis. I ważne tylko, czyj elektorat na tej ostatniej prostej postanowi, że nie jest mu wszystko jedno i pójdzie na wybory. No właśnie, a państwo uważacie, że w jaki sposób można jeszcze zmobilizować wasz elektorat? Cały czas to robimy, jeździmy po Polsce, rozmawiamy z ludźmi, prowadzimy akcje medialne nawołujące do frekwencji i właściwie nie ma dnia, żeby nasi członkowie koalicji, przedstawiciele koalicji nie jeździli po Polsce. Tych spotkań są setki czy tysiące i mam nadzieję, że każde to spotkanie to jest kilka kolejnych głosów, które zagłosują na nas. No dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Platformy Obywatelskiej, która, uwaga, nie kandyduje w wyborach europejskich, bo do tej pory wszyscy moi goście kandydowali. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.